Hej, hej, siemaneczko moi mili, witam wszystkich bardzo gorąco po świętach, mam nadzieję, że wypoczęliście. Przepraszam, że nie było odcinków przez te dwa ostatnie dni, no ale właśnie święta. Przy okazji też skończyliśmy Sekiro i czekamy na Days Gone, które będę wam mógł dopiero pokazać jutro, 25 kwietnia. Więc zastanawiałem się, co w tej luce tutaj zrobić, tak czy inaczej. I sięgnąłem pamięcią do tego, co robiliśmy przed Sekiro i pokazywałem wam m.in. właśnie dodatkowe tryby czwarty ocalały właśnie z Resident Evil 2 remake'u. I zrobiliśmy sobie to, czyli zbieg, z tego co pamiętam i widziałem, ale jeszcze nie zrobiliśmy, słuchajcie, nie ma czasu na żałobę. Być może część z was pamięta tego człowieka z tak naprawdę zainfekowaną, zarażoną córką, którego spotkaliśmy podczas kampanii Leona i tutaj właśnie jego będzie tyczyć się ta historia. Więc chciałbym sobie ją prześledzić, mam nadzieję, że również wy mi będziecie w tym towarzyszyć, będzie mi bardzo, bardzo miło. No a od jutra prawdopodobnie Days Gone. Oto opowieść o przyszłości, która nie nadeszła, o nocy, po której nie wstał świt. Patrząc na małe, pozbawione życia ciało leżące obok Robert Kendo, wycelował pistolet w siebie, ale nim zdążył pociągnąć za spust, usłyszał coś. W służbowym radiu rozpoznał głos starego przyjaciela. Robert, partnerze, odezwij się. Wezwałem helikopter, który nas stąd zabierze. Szybko, będę tu na siebie czekać. Ten gość zawsze był uparty. Jak coś postanowił, musiał to doprowadzić do końca. Wybacz, Emma, tatuś musi iść. Robert wstał. Nie było czasu na żałobę. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jego córeczka została zainfekowana, a on jak widać chciał dołączyć do niej, ale jednak pojawiła się sytuacja i opcja na to, by uciec. Z Raccoon City. I co ciekawe, oczywiście jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, znaczy to kwestia jest taka, że prawdopodobnie nie chcieli projektować nowych lokacji, ale tamtędy szedł Leon. Tutaj spotkaliśmy się właśnie z tym gościem i z tą córeczką, właśnie przechodząc przez sklep z bronią. Także teraz w drugą stronę, powiedzmy, nagranie z policyjnego radia. Tu Mills, centrala, odezwijcie się. Tu centrala, co się dzieje? Nowe potwory mają świecące oczy i wyglądają cholernie przerażająco. Mój partner zastrzelił jednego z bliska, zdechł, ale wypuścił taki purpurowy dym, cholera. Proszę się uspokoić, ten dym poleciał prosto na niego. Teraz ciągle kaszle. Widać, że ciężko mu się oddycha. Co to kurwa ma być? Przecież mieliśmy ich załatwić gazem PZ. Proszę o spokój. Kontaktujemy się z działem badawczym Umbrelli. Zamknij się, ten gaz coś tu nie gra. Zamiast ich zabić, sprawił, że zmutowali. A, czyli widzicie, czyli gaz, którym ich potraktowali, został jakby wciągnięty przez te zombiaki. Aha, to są te. No panowie, nie będę z wami walczył. Ile w ogóle mamy... Jak w ogóle to wygląda, nasz ekwipunek? O, świetnie, słuchajcie. Duża ilość prochu strzelniczego. Dobra, na razie nie będziemy tego montować. Przebiegniemy obok nich. Bo teraz tak, przypominam, to jest tryb przetrwania. Więc musimy robić tak, by jak najwięcej amunicji nam zostało. A może inaczej, żeby się nie skończyła przed dotarciem do ostatniego punktu. I żebyśmy też przy okazji nie zostali zabici przed dotarciem do ostatniego punktu. Jaka muza w ogóle się odpaliła. Kusiło, słuchajcie, kusiło. No wręcz było odwrócone do nas plecami. Z jakimś tam miotaczem ognia na plecach. No to aż się prosi, nie? Człowiek w grach to jednak ma jakieś instynkty. Aha. Co prawda można było to zrobić troszeczkę lepiej, na przykład właśnie. Okej, no. Pakowałem dwa razy. Sorry. Goście się świecącą bem. Okej. Więc tak to wygląda.
Czyli nie na blisko, nie na blisko typów. Ty, ale ty tak nie sprintuj, ty. Patrzcie, no. Ty, ale ty... Gościu. Łyfu! Nie, nie, nie. O, shit. Dobra, nieważne. Nic mi się nie stało. Trochę mi tylko podgryzł. Shit. Było tutaj coś w ogóle? Nie. Okej, lecimy dalej. Ta mapa to jest mega przydatna. O nie, to jest... Okej. Się o tym mówiłem, on miał kurde świecący łeb. Purpurowy. Proch strzelniczy... Czekajcie, czy my możemy coś tutaj... Okej, czyli zrobimy tak, połącz z tym. Teraz tak, to połącz z tym. I to połącz z tym. Zarąbiście. I teraz wszystko łączymy. Super. Świetnie. Lecimy dalej. Dobra, jesteśmy raz obici. Dobra, obok tego już nie przejdę. Ostatnio robiłem takiego lekkiego speedruna w Sekiro, teraz będę robił lekkiego speedruna w tym. W Rezydencie. Niedługo zostanę speedrunnerem. Bez kitu. Co my tutaj mamy? Naboje do strzelby albo zielone zioło. Kurde, leczonko mamy, więc naboje do strzelby myślę, że się przydadzą. Mamy dwa pełne sloty. Superancko. O, świetnie, no wcale mi się nie wydaje, że wy wstaniecie, nie? Nigdy. Okej. Ten porobiony. Problem jest taki, że on wstanie. W sensie, że... Czy tak mi się wydaje, że wstanie. Okej, nieważne. Bajo! Dobra, nice. Całkiem niezła ilość amunicji nam tutaj została. Z tych wszystkich to ja chcę zielone zioło. Dlaczego? Dlatego, że możemy połączyć z niebieskim, które mamy. Samo niebieskie jest bezwartościowe. Teraz tak, to możemy połączyć z tym. No i to samo jedno zostaje. Okej. Dobra. Wszystko przeładowane? Przeładowane, świetnie. Świetnie. Okej, padł. Iskrownik. Nie wiem, czy to mi będzie potrzebne do czegokolwiek, ale no dobra. Rozwalony. Teraz ktoś mam za plecami. No właśnie, ten wstał. Reload. Coś mi się wydaje, że ona jeszcze wstanie. Ta pod nogami. Że profilaktyczną strzał w głowę. Kurde, gościu, no. Albo tu idziesz, albo tu nie idziesz. Dobra, chyba do niego muszę podejść.
Zimne jak w dupiu. Ty! 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 Ale bez takich kurde... szybkich akcji. Jaki typ. Jezus Maria, jak się z... Oż ty w życiu. What the hell? Jak się kuźwa wystraszyłem! Aaaa! Ja pinkole, no porąbało ich. O super, to to co kocham. Kanały. Tutaj są te wielkie takie, wiecie, te gluty, nie? Dobra, ale mam nadzieję, że tutaj będzie w miarę bezpiecznie, bo tutaj jest ten automat, który wydaje dobre rzeczy. Granat ręczny, czu, naboje do strzelby. No dobra, wyjmijmy naboje do strzelby. Kurde, tych naboi do strzelby mam od zarypania. Zatrucie. Fuck. No wy nie mówcie, że... No what? Skąd się wziął tamten zombiak? Jestem zatruty. Shit. Skąd się wziął tamten zombiak? Z ziemi kurde, z pod wody wirus? Ja pierdzielę, dobra. Używamy tego. Tak. Chyba dużo ich. Który ma świecące oczy? Ten. O, świetnie, Seto. Naprawdę trafiłeś, nie? O, ten też ma świecące oczy. Okej. Okay. Plecak. Buja! Dobra, co my tutaj potrzebujemy? Lightning Hawk, ale nie mamy do tego amunicji i nóż bojowy. Zasobnik z igłami. Mi się wydaje, że można by było wziąć nóż. Tak czy inaczej to będzie chyba całkiem niezła opcja. Co ty tutaj masz? Oh shit, szkoda, że ja nie mogę... No to prochy strzelnicze moglibyśmy połączyć, chociaż... Zaraz, aha, nie da rady tak połączyć. Shit. Ojejejejejej. No to nic z tym nie zrobię. Musiałem coś wywalić. Szkoda, że wziąłem ten nóż wcześniej. No to trudno, no zostawiamy to. Tak mamy całkiem... Co jest? Nie, nie, tylko nie liście. Oj, kurde, sadzonki. Okej. Nic nie było. Okej. Nie wybuch. Czyli znaczy, że wstanie. Dobra, tam mamy dwóch przyjemniaczków. Kurde. No. Niech cię wujek wafel. Okej, okay, get this. Ale jeszcze jeden jest z tymi, z oczkami. Piękny.
Chcę im, kurde, łby rozwalać, tak wiecie, na 100%. Kurde, ja czuję, że ten wstanie, on na bank wstanie. Tamtego trzeba będzie jakoś wyeliminować właśnie z pistoletu. O, świetnie! Kurde, nieświetnie. Okej, teraz świetnie. Dobra, czyli jak ja już przez tą mgłę przechodzę, jak ona wybuchnie, to... To jest okej. W momencie wybuchu chyba tylko nie mogę być blisko. O, świetnie. Okej, dobrze, że pamiętam, gdzie one mają te bulwy. Na kolanach też, między innymi. Żeby nam się obaliło, tylko że one wstają później. Okej. To ja się tu przejdę, przepraszam. 35 naboi do strzelby. Kurde, jaką w ogóle wędrówkę wielką zrobiłem, nie? O, super. Okej, w potylicy strzał zawsze na propsie. O, come on! Ciebie nie chciałem na zabawie. Popatrzcie, no. Co, on ma łeb z kamienia? Następny idą. Tu następnych sporo idzie, o kurde. Rozwalony. Teraz tak, zanim... Świetnie. No naprawdę! Leżeć, nie wstawać. Teraz na pewno już nie wstaniesz, co? Kto znowu? Dziękuję. Czachadymi, jak to mówią. Ale zaraz, tamten jeszcze jakby... Poszukuje. No właśnie. Kurde, tego pistoletu mam całkiem sporo. O, super. Ładuj, ładuj, ładuj. Okej, można też ze strzelby, tylko nie można być blisko. Nie można być blisko, Kamil! Czekajcie, uleczmy się. Nie tu. Okej. Tutaj walczyliśmy z tym wielkim bossem, nie? Z tym, z tą rąsią. Z tymi oczami na tym. A to koniec. Okej. No i udało się, słuchajcie. Udało się. Poznaliśmy ścieżkę. Poznaliśmy ścieżkę tego całego... jakby to powiedzieć, survivalowej ucieczki, takiego speedruna. 16 minut nam to zajęło, 16:41. Całkowity czas. Oczywiście było to w formie treningu, czyli właśnie, żeby nie był liczony tutaj czas pod ranking. Tylko było to właśnie w formie treningu, tak? Bo mamy możliwość wyboru albo normalnego poziomu trudności na 3 gwiazdki, chociaż ten na 2 gwiazdki był trudny, a co dopiero ten na 3 gwiazdki, więc... A tutaj w ogóle mamy 4 gwiazdki. Zapomniany żołnierz. Jeszcze mamy jeden tutaj dodatkowy tryb. Znaczy jedną dodatkową historię, tak? Zapomnianego żołnierza. To jest nie ma czasu na żałobę. Więc warto poznać oczywiście wcześniej, którędy iść, jaką ścieżką, jak zabijać niektóre zombiaki. Ale z tego, co się orientuję, to w,
treningu są inaczej rozłożeni wrogowie oraz jest o wiele więcej amunicji. Tu jest o wiele mniej i tych wrogów jest albo więcej, albo inaczej są rozstawieni, więc jest jeszcze trudniej. Więc dziwię się, czym jest ten trening, chyba tylko, żeby poznać faktycznie ścieżkę, którą trzeba iść, żeby zrobić to szybko. Ale dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek właśnie z Resident Evil 2 remake'u. Wróciliśmy sobie do Resident Evil, bo jest to, kurde, mega super fajna gra. Jeden z najlepszych strzałów na początek roku, zaraz koło Devil May Cry 5. Teraz będzie jeszcze za chwilę Days Gone, także początek roku 2019 jest dla mnie wow. Jak wam się podobało, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.